Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy D-Longest Journey, najdłuższą podróż. Mamy rozdział 7, znajdujemy się na rozbitej tratwie gdzieś pośrodku oceanu. Z głębi wody wynurza się jakaś głowa. Spróbujmy ją złapać. Hej, zbliż się, to cię pogłaskam. Jesteś całkiem podobny do foki, nieprawda? Okej, zostaliśmy wciągnięci pod wodę. Dwie syreny. A cały czas wydawało mi się, że widzę tylko jedną. April ma problemy z oddychaniem. No tak! Ja wiedziałem, że tak będzie! Mówiłem przecież, że dziewczyny zawsze mi znikają! Zawsze! Okej, znajdujemy się w jakiejś dziwnej komnacie. Niestety kruk nas nie znalazł. W ogóle nie zauważył, że zostaliśmy wciągnięci pod wodę. Mamy też nową notatkę. Porwana i uwięziona i przez syrenów. Jestem uwięziona pod wodą, w małej bańce z powietrzem. Dlaczego już nie zacząłem panikować? Jeśli kiedykolwiek mogłabym to sobie wybaczyć, to właśnie teraz. Mam klaustrofobię, a w dodatku boję się wody. W tej sytuacji wszystkie moje fobie połączyły się w jedną, a mimo to czuję się odprężona, jakbym wiedziała, że wszystko będzie dobrze. April, posłuchaj mnie. Nieźle wdepnęłaś i jak się stąd wydostaniesz? Używając swojego rozumu. Dobra, niech będzie rozum. Może wymyślę coś, żeby oddychać pod wodą. Nie potrzebuję raczej sprzętu do nurkowania albo skrzel. Muszę porozmawiać z tymi syrenami i dowiedzieć się, dlaczego postanowili mnie uratować. Czy wciąganie pod wodę to jest uratowanie? Raczej uprowadzenie. Dobra, mam jakieś malowidła. To rysunek przedstawiający człowieka, który przecina sobie palec i wyciska trochę krwi do naczynia z jakąś zieloną substancją podobną do mchu. Potem miesza to razem i... O rany! Zanurza w tym czarną perłę, a potem ją zjada! To barbarzyństwo! Może te opowieści o syrenach kanibalach były jednak prawdziwe? Ale o-o! Na następnym rysunku widać, że ten człowiek potrafi rozmawiać ze stworami, które mnie tu przyciągnęły. Niegłupi pomysł. Gdybym się tylko mogła dzięki temu stąd wydostać. Ale jest jeszcze trzeci rysunek. To rysunek jakiegoś człowieka, który wkłada sobie do ust jakąś dziwną rzecz w kształcie polipa. No chyda! Na następnym rysunku wygląda na to, że ten człowiek potrafi oddychać pod wodą. Sprytne. Okej. Ściana z jakimiś kropkami czarnymi? Te ściany wyglądają, jakby były z czegoś organicznego. A te niebieskie... To chyba jakieś polipy. Żyją wewnątrz ściany i są częścią całej struktury. Goście z National Geographic oszaleliby z radości, ujrzawszy coś takiego. Polipy, tak? Według tego rysunku, kiedy zjemy polipa, będziemy mogli oddychać pod wodą. Tędy do wnętrza dostaje się jakoś świeży tlen. Te polipy muszą jakoś odzyskiwać tlen z wody. Pewnie dlatego mogę tutaj oddychać. No dobra, wzięliśmy jednego do ekwipunku. Sprawdźmy, co się stanie, kiedy użyjemy tego na April. To takie odrażające, ale muszę to zrobić, żeby się stąd wydostać. Już? Możemy wskoczyć do wody? Co ciekawe, to chyba działa. Muszla. To wielka muszla.
ale słychać, że głos jest zniekształcony. Wewnątrz muszli jest duża czarna perła. Okej. Według pierwszego rysunku będziemy potrzebowali czarną perłę, troszkę krwi, jakiejś zielonej substancji, żeby móc porozumiewać się z syrenami. To wielka muszla. Są też jakieś wodorosty. Wodorosty w tym miejscu są tak gęste i poplątane, jakby ktoś zasadził je tam rozmyślnie. Ale nie mam zielonego pojęcia, jak mógłbym się tych wodorostów pozbyć. Możemy też płynąć do miasta, ale zanim to zrobię, jeszcze chcę się rozejrzeć po prawej stronie. Bąbel powietrza. Z tej strony nie widzę nic, co byśmy mogli podnieść. No okej. Płyńmy w takim razie do miasta. Wow. Jest syren. Kryształ. Włócznia. Zielona substancja. O właśnie. Czegoś takiego będziemy potrzebowali. Wiecie co? Wydaje mi się, że dopóki tej zielonej substancji nie połknę, nie będę mógł porozmawiać z syrenem, albo przynajmniej nie będę go rozumiał. Dlaczego mnie tu przyprowadziliście? Ja to mam szczęście. Utknęłam na dnie morza z jakąś bulgoczącą syreną. Musi być jakiś sposób, żeby się porozumieć z tymi stworzeniami. Okej, no czyli jest tak, jak podejrzewałem. Ale udało nam się znaleźć zieloną substancję. Jak to w ogóle wygląda? Świecąca zielona substancja. Cofnijmy się zatem do bąbla z powietrzem. Jeszcze raz zobaczmy, jak to miało być. To rysunek przedstawiający człowieka mieszającego jakąś zieloną substancję przypominającą mech ze swoją krwią, który następnie macza w tym czarną perłę i ją zjada. Dzięki temu potrafi potem rozmawiać z syrenami. Okej, ale tak, mamy zieloną substancję, mamy czarną perłę, nie mamy krwi. A co jeżeli byśmy ukuli się pineską? Jeśli dostanę od tego zakażenia i będę sobie musiała odciąć palec, żeby nie umrzeć na gangrenę, to chyba podam kogoś do sądu. Auć! Czego też człowiek nie musi robić, żeby ratować świat? Dwa światy. April, nie marudź. Mamy krew, no dobra, czyli krew musimy połączyć z zieloną substancją, a następnie położyć na tym czarną perłę. Złota perła. I według tego obrazka musimy ją połknąć. Zawsze miałam problemy z przełykaniem pigułek, zwłaszcza tych ogromnych, złotych i magicznych. Nic się nie dzieje. I mam nadzieję, że to wystarczy, żebyśmy mogli porozumiewać się z syrenami. Czyli tak, połknęliśmy już polipa z powietrzem, teraz połknęliśmy złotą perłę. Jestem ciekaw, jak będziemy to zwracać. O ile w ogóle będzie można to zwrócić, dobra. Spróbujmy jeszcze raz porozmawiać z syrenem. Może teraz uda się porozmawiać. Czy rozumiesz, co mówię? Tak. Rozumiemy. Dziwne. Mam wrażenie, że wcale nie powinnam rozumieć tego, co mówisz, ale jednak rozumiem. Przeszłaś dwie próby zbieracza. Umiesz oddychać pod wodą i mówić językiem Maerum. Teraz możesz nam służyć. Teraz mogę wam służyć. Dlaczego wam? Służyć? Wam? Przyprowadzono cię tu, żebyś służyła nam jako zbieraczka Tanien. Co to jest Tanien? Co to jest Tanien? Tanien to życie.
Tan Yen przynosi światło i ciepło do naszych grot. Dzięki Tan Yen szczękokłapy trzymają się z dala od naszych dzieci. To życie. Skąd się bierze Tan Yen? Skąd się bierze Tan Yen? Nasi zbieracze znajdują go w grotach i na brzegach wysp, ale z każdym rokiem jest go coraz mniej. Dlatego potrzebujemy pomocy. W jaki sposób Tan Yen może służyć dla tak wielu rzeczy? W jaki sposób Tan Yen może służyć do tak wielu rzeczy? Tan Yen daje nam ciepło i światło. Przyciąga żniwo. Żniwo? Morskie stworzenia, którymi się żywimy. Złotoogony, glonooki i piaskojady. Ryby. Mówisz o rybach. Tak, to żniwo. Żniwo lubi być tam, gdzie jest światło i ciepło. Ale szczękokłapy są sprytne i trzymają się z dala. Wiedzą, że w świetle rzucamy celniej naszymi włóczniami. Dlaczego sami nie możecie zbierać Tan Yen? Dlaczego sami nie możecie zbierać Tan Yen? Zbieramy, ale nie możemy się zbytnio oddalać od miast, bo atakują nas szczękokłapy. Gdybyśmy wyruszyły silną grupą, to zostawiłybyśmy naszych mężczyzn i dzieci bez obrony. Nie możemy też zbliżać się zbytnio do wysp, bo dostrzegłyby nas skrzydlate demony. Ale te potwory nie są niebezpieczne dla zbieraczy, dlatego nie musisz się niczego obawiać. Co to za skrzydlate demony? Co to za skrzydlate demony? To ohydne stwory pokryte twardą skórą. Łamiąc prawa natury, wzbijają się w niebo. Są złe i niszczą nasz lud. Czy szczękołapy nie zabijają zbieraczy? Czy szczękokłapy nie zabijają zbieraczy? Bardzo rzadko. Wasze mięso jest gorzkie i twarde, a nie miękkie i delikatne jak nasze. Wolę się nie pytać, skąd o tym wiesz. Myślę, że dowiedziałam się o Tan Yen wystarczająco dużo. To, czego się dowiedziałaś, to zaledwie kropla w morzu. Ale w trakcie szkolenia dowiesz się wszystkiego, co będzie ci potrzebne. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o Tan Yen. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o Tan Yen. A co cię interesuje? Dziękuję. Nie mam już więcej pytań o Tan Yen. Kim pani jest, proszę pani? Kim pani jest, proszę pani? Jesteśmy królową trzeciego miasta Maerum. Oświeconą szafarką Tan Yen. Tą, która ochrania światło. Wybacz, wasza wysokość. Naprawdę nie wiedziałam, że jesteś królową. Jesteśmy tylko królową. Naszym zadaniem jest służenie ludziom, oświetlanie naszych miast, zapewnianie jedzenia naszym mężczyznom i dzieciom i ochrona ich przed szczękokłapami, które polują na nas w mroku. Czy twój lud nazywa się Maerum? Czy twój lud nazywa się Maerum? Jesteśmy Maerum. Większość lądochodów nazywa nas syrenami albo ludem morza, ale tak naprawdę nazywamy się Maerum. Czy wiesz, gdzie zatonął mój statek? Czy wiesz, gdzie zatonął mój statek? Mówisz o łodzi, którą tak bezmyślnie podróżujecie po wodzie? Leży niedaleko naszego miasta, zaraz za bąblem lądochodów, do którego przyprowadziliśmy cię na początku. Ale chyba jest martwa. Okej, czy znasz wyspę Alezja? Czy znasz wyspę Alezja? Tak, znamy tę wyspę. Nasi zbieracze znajdują tam Tan Yen, a w płytkich wodach pod Alezją Maerum mieli kiedyś swoje miasto. Możesz mnie tam zaprowadzić? Nie możesz wyruszyć na zbieranie, dopóki nie przejdziesz szkolenia. Nie możemy ryzykować, że zginiesz w paszczy szczękokłapa albo uciekniesz z powrotem do swoich. Jak długo będzie trwało moje szkolenie? 6 zimnych oceanów. 6 lat? No tak, to się trzyma kupy. Wszystko w tym świecie trwa całe wieki. Słyszałam, że czcicie starego boga, który mieszka w głębinach. Słyszałam, że czcicie starego boga, który mieszka w głębinach. Jak weszłaś w posiadanie tej zakazanej wiedzy? Ja po prostu gdzieś to usłyszałam. Możesz mnie do niego zabrać? Ciebie? Nie, nie możemy. Jeśli nie jesteś Maerum, to nie wolno ci nawet mówić o naszym śpiącym bogu. Dziękuję, że poświęciłaś mi swój czas. Dziękuję, że poświęciłaś mi swój czas.
Niebawem wezwiemy cię i rozpoczniesz służbę. Do tego czasu powinnaś zostać w bąblu lądochodów i trzymać się z dala od mrocznych wód, w których czają się szczękokłapy. Zostaw te włócznie! To własność ukoicielki wody! Przepraszam? Spokojnie, spokojnie, bez takiej agresji. Mamy też kryształ. Okej, z tym już nie było problemu, żebyśmy go zabrali do ekwipunku, ale zobaczcie, on ma jakieś dziwne symbole. Po lewej i prawej stronie jakaś strzałeczka i jakieś kółeczko. Tutaj dalej nigdzie płynąć nie można. Dobra, wiecie co, ja jednak się cofnę do naszego statku i się dokładnie tam rozejrzę. Według tego, co mówił Syren, statek znajduje się za bąblem powietrza. Tylko najciekawsze jest to, że my już sprawdzaliśmy, czy coś tam się znajduje. Chyba, że teraz pojawi się... A właśnie, mamy do wraku. Dobra. Te skrzyneczki nie są interaktywne, czyli raczej w nich nic nie znajdziemy. Do wnętrza wraku. O kurde, ale się wystraszyłem. Prawie mnie to coś zjadło. Pięknie. Wygląda jak wielka płaszczka. Szczękokłap trzyma się w cieniu. Czeka, żebym się zbliżyła, a wtedy mnie zaatakuje. Czy ja mam coś, czym bym mógł go zaatakować? Pierwszy kryształ. Chyba na tą chwilę nic takiego nie posiadam. Przydałby mi się ten harpun. Przydałby mi się ten harpun, który widziałem u Syren. Niestety, nie mogę go zabrać. Muszla. Te wodorosty też są interesujące. Bo jak sama Iglis stwierdziła, ktoś je celowo tutaj zasadził. Wodorosty w tym miejscu są tak gęste i poplątane, jakby ktoś zasadził je tam rozmyślnie. Ale nie mam żadnego noża, chyba że... No nie. Już myślałem, że będę mógł coś na tym użyć. W sumie tak naprawdę nie mam za wiele możliwości w tym miejscu. Mogę jedynie popłynąć do miasta. Możemy przez chwilę porozmawiać? Tak, zbieraczko, możemy. Kim albo czym jest ukoicielka wody? Kim albo czym jest ukoicielka wody? O ukoicielce wody mówią nasze proroctwa. Ma być jedną z lądochodów. Zjednoczy nasz lud i zakończy baśnie. A więc jesteście w stanie wojny z innymi Maerum? Nie, z wszystkimi Maerum żyjemy w pokoju. Dlatego czas ukoicielki wody jeszcze nie nadszedł. Możesz jeszcze raz powtórzyć, gdzie leży wrak mojego statku. My już tam byliśmy. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o ukoicielce wody? Znajdzie się pośród nas dzięki zrządzeniu losu i zabierze od nas coś, co ukrywaliśmy przez wiele pokoleń. Co to za rzecz, którą ukoicielka wody ma od was zabrać? Nie wiemy. Ale ukoicielka otworzy starożytną świątynię. Przyniesie światło tam, gdzie panowała ciemność. Zabije swą włócznią szczękokłapa, by dać świadectwo swojej misji, a potem zjednoczy nasz lud. To dużo jak na jedną osobę. Ukoicielka wody nie jest kimś zwyczajnym. I teraz sobie tak myślę, a może to April jest ukoicielką wody? Zabijemy tamtego stwora z wraku statku. Tylko potrzebowalibyśmy włócznie. Dziękuję, że poświęciłaś mi swój czas. Mój czas jest twoim czasem, zbieraczko. Zostaw te włócznie. To własność ukoicielki wody. Przepraszam. No a jaka jest pewność, że to nie jesteśmy my? Zielona substancja.
Może coś będę mógł jej pokazać. Eliksir lekkości, eliksir niewidzialności, o właśnie. Zachowam to na okazję, kiedy będzie naprawdę potrzebne. No byśmy zrobili się niewidzialni i ukradli włócznie. Kryształ, który zabrałam z domu Maeriana. Potrzebujecie tego? Nie. On nie ma dla nas żadnej wartości. Gdzie go znaleźliście? Wygląda na bardzo stary. Z tego co pamiętam, jedno z dzieci znalazło go zaraz za miastem, niedaleko bąbla lądochodów, w wodorostach, które rosną przy skałach. Kryształ był ozdobą naszej komnaty, ale możesz go wziąć. To prezent dla ciebie, zbieraczko. Okej. Czyli wiemy, że kryształ znajdował się przy wodorostach. Czyli gdzieś w tym miejscu. To następny kryształ zakopany w piasku pomiędzy wodorostami. Świetnie, czyli mamy już dwa. Tu z tyłu jest wejście do jakiejś groty. Sądząc po ilości tych wodorostów, to pewnie bardzo dawno nikt tam nie wchodził. Za wodorostem coś jest. Jakaś wnęka albo pęknięcie. Wejście do groty. O, i dwa kolejne kamienie. Jeden i drugi. Bierzemy. Czyli razem mamy cztery kamyki. Dobra, może to nie są kamienie, ale kryształy. Na każdym z tych kryształów znajdują się jakieś symbole. Zielony, żółty, taki pomarańczowy i czarny. Kamienny ołtarz. A, ja te kamienie mogę tutaj włożyć. Okej. Mogę to obracać. To by pasowało. To oko by musiało być skierowane w dół. Ale teraz nie pasuje mi to z tym. Czyli wychodzi na to, że ten kamień tutaj nie powinniście znajdować. Być może tutaj. Dobra, spróbuję go zabrać. I spróbuję umieścić tutaj inny kryształ. Tylko właśnie, moje pytanie brzmi, który? Zielony? Nie do końca rozumiem, o co tutaj chodzi. Ten symbol odpowiada temu symbolowi. Nie ruszy się ani o milimetr. Tego chyba wcale nie trzeba przesuwać. Mhm. Tutaj mamy jakiś płomień. I płomień już mogę przesuwać. Tu jest rybka. Tu na górze też coś mamy chyba. Tak mi się wydaje, że jakiś symbol. Kamienna tabliczka numer 4. Szczelina. Dolna szczelina po prawej stronie. Kryształ. Pierwszy kryształ.
to by odpowiadało temu. Czyli pyk i pyk. To by musiało być... Czyli tak, wychodzi na to, że po prawej stronie by musiał być taki symbol, a po lewej stronie musiałby być symbol taki. Tutaj jest rybka. Może to by pasowało. Tylko tak, ja to bym musiał obrócić. No tak, to by pasowało chyba. Poczekajcie, tu mamy taki symbol, jak jest tutaj. Rybka. To pasuje i odpowiada temu. Rybka jest skierowana naprzeciwko tego, więc powiedzmy, że jest to ustawione prawidłowo. I po lewej stronie mamy taki symbol. Jeżeli tutaj mamy taki symbol, tutaj mamy taki symbol, czyli po tej stronie też może być czasami rybka. Ale teraz, który kamień gdzie mam umieścić? Rybka. To nie może być tutaj ustawione. Okej. Powiedzmy, że w ten sposób. I tu by musiało być znowu ustawione takie oko. No tak. Wychodzi na to, że jest ustawione dobrze. Tylko, że teraz znowu bym musiał pewnie obracać tymi okręgami. Pierścień Maerum. Ale też nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę. Dzbanek. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek Maerum. To wygląda jak rysunek ryby. Rysunek ryby. Tutaj mamy rybę. Może tą rybę właśnie w tym miejscu muszę przesunąć. Ryba. A nie, poczekajcie, bo ja mogę tylko... Tak naprawdę dwa kręgi chyba przesuwać. Ryba. O! Coś zrobiliśmy. Wygląda jak jakaś obrazkowa historia ludu Maerum. Według pierwszej tablicy, o mój Boże, okazuje się, że Maerum przebyli na Ziemię wewnątrz jakiegoś statku kosmicznego z innej planety. To znaczy, że oni są obcymi. Myślałam, że teraz nic mnie już nie zdziwi, ale jednak, choć wtedy wyglądali trochę inaczej. To musiało być bardzo dawno temu. Według tych malowideł, ich statek wygląda jak jakieś żyjące stworzenie. Zaraz. Czyżby to był ten ich starożytny bóg? Jeden ze smoków? Tak! To musi być on! Kiedy przybyli na Ziemię, ich gatunek podzielił się na dwie części. Jedni wybrali morze, a drudzy ląd. Co to znaczy? Okej. To musi być trochę później. Bo Maerum wyglądają tutaj tak jak teraz. Przynajmniej ten, który wszedł do morza. Pozostałe mają skrzydła. Jeśli dobrze się domyślam, to ci, którzy wybrali życie na lądzie, zostali Alatienami. A to oznacza, że Maerum i Alatieni są spokrewnieni. Na tym malowidle oba ludy żyją obok siebie w pokoju. Wygląda na to, że dzięki temu mogą produkować tanien, który przyciąga ryby i główne pożywienie. Potem coś się wydarzyło. Chyba jakaś wojna. Maerum i Alatieni oddalają się od siebie. Na ostatnim malowidle zaczyna brakować tanien, a wiele małych Maerum ginie w paszczy szczękokłapów. Maerum boją się Alatienów, bo zapomnieli o wspólnym dziedzictwie. Na samym końcu znajduje się proroctwo, przynajmniej tak mi się wydaje. Maerum i Alatieni znowu podają sobie ręce w zgodzie. A kiedy to się stanie, Tanien znowu będzie pod dostatkiem, a oba ludy będą żyły szczęśliwie. Amen.
Ciekawa historia. Tu też mamy jakiś symbol. Okrągłe zagłębienie, wokół którego znajduje się wizerunek dwóch smoków gryzących sobie nawzajem ogony. Prawie dokładnie taki, jak na moim talizmanie. Symbol równowagi, tak? Dobra, wiecie co? Popłyniemy do Syrena i powiemy mu o naszym odkryciu. Jestem ciekaw, czy przyzna nam się do tego, że pochodzi z kosmosu. Możemy przez chwilę porozmawiać? Tak, zbieraczko, możemy. Ale najlepsze jest też to, że odkryliśmy grotę. Według koicielki wody, to właśnie ona powinna odkryć jakąś grotę. Dlaczego ta grota z ołtarzem i rysunkami na murach, która leży niedaleko od miasta, jest teraz opuszczona? Dlaczego ta grota z ołtarzem i rysunkami na murach, która leży niedaleko od miasta, jest teraz opuszczona? Co? Pokaż mi tę grotę natychmiast! Oświetliłam tę grotę, układając na ołtarzu kryształ z twojego pałacu i inne trzy kryształy, które znalazłam. Potem przesunęłam kamienne pierścienie na odpowiednie miejsce. Czy to możliwe, żebyś była... Ale przecież jesteś zbieraczką. Nie możesz być... Kim? Kim nie mogę być? Ukoicielką wody. Tą, która według proroctwa uchroni nas przed zagładą i zjednoczy nasz lud. Tą, która odkryje starożytną świątynię. Jak dla mnie, ta świątynia jest chyba wystarczająco starożytna. Tak, to o niej mówi proroctwo. W dodatku przyniosłaś światło tam, gdzie panował mrok, ale nie wypełniłaś jeszcze pozostałych proroctw. Nie udowodniłaś, że jesteś ukoicielką wody. Jak mogę to zrobić? Chodź z nami. Powiemy ci. Kto to jest ukoicielka wody? Kto to jest ukoicielka wody? Mówią o niej nasze proroctwa. Przyniesie koniec waśniom i zjednoczy nasz lud. Jak mogę udowodnić, że jestem ukoicielką wody? Odkryłaś starożytną świątynię i przyniosłaś światło tam, gdzie panował mrok. Ale może to tylko przypadek. Musisz jednak pokazać nam dowód swojej misji w służbie równowagi. Talizman! A niech to! Zgubiłam go, kiedy zaczął się sztorm. Musisz także zabić włócznią szczękokłapa, a potem przynieść nam dowód na to, że tego dokonałaś. Kiedy to zrobisz, pomożemy ci zjednoczyć nasz lud. Od czego mam zacząć? Weź tę włócznię i zabij szczękokłapa. Musisz to zrobić, żeby udowodnić swoją siłę i żeby dowieść, że jesteś jedną z Maerum. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś szczękokłapa? Jeśli to ty jesteś ukoicielką wody, to na pewno go znajdziesz. No dobra, my wiemy, gdzie jest szczękokłap. Znajduje się we wraku statku. Dobra, ale zanim tam popłyniemy, przeczytajmy notatkę. Czwartek po południu. Skąd April wie, jaki jest dzień tygodnia i jaka pora dnia? Królowa ludu Maureum wierzy, że jestem kimś, kogo oni nazywają ukoicielką wody. Czemu nie? W końcu jestem też April, bandu Embata, a Wenerowie nazywają mnie Kanan Nila, więc czemu nie mam być ukoicielką wody? Problem w tym, że tym razem muszę to udowodnić. Ukoicielka wody ma odkryć pradawną świątynię i przynieść światło tam, gdzie panowała ciemność, co zresztą już zrobiłam. Potem muszę pokazać jakiś dowód swojej misji, może talizman, który kapitan zamknął w swojej skrzyni i zabić szczękokłapa. Zabić szczękokłapa? I co to ja jestem? Amazonka jakaś? Wątpię. Ciężko mi zabić mucha, co dopiero to, ale jeśli chcę się stąd wydostać. Talizman pewnie zatonął razem ze statkiem. Ciekawe, czy trudno będzie go stamtąd wydostać. Damy radę, April. Nie takim przeciwnościom losu już stawiałaś czoła. Pokonałaś Rupera Klaxa, a to duże wyzwanie. Uwolniłaś Kruka.
rękokłap trzyma się w cieniu. Czeka, żebym się zbliżyła, a wtedy mnie zaatakuje. No dobra, spróbujmy. Już? Już go pokonaliśmy? Jeszcze nie zdążyłem nic zrobić, ale się przekręcił. Muszę coś ze sobą przenieść, żeby udowodnić królowej, że zabiłam szczękokłapa. Ten ząb powinien wystarczyć. O kurczę, ale ostry. Nie miałam pojęcia, że szczękokłapy mają zęby jak brzytwy. Gdybym tak... lepiej o tym nie myśleć. No dobra, wzięliśmy zęba. Ale dalej potrzebujemy talizman, który znajduje się tutaj. Dobra. Chyba mamy wszystko, żeby udowodnić to, że jesteśmy ukoicielką wody. No i dobrze. Wolę być ukoicielką wody niż zbieraczką. A jak wygląda ten ząb? Ząb szczękokłapa. Czyli widzicie, te wszystkie proroctwa i tak dalej nie dzieją się bez powodu. Gdybyśmy nie zatopili statku, nie pojawilibyśmy się w tym miejscu. Czyli to wszystko musiało się wydarzyć. Oto ząb okropnego szczękokłapa, który strzegł wraku. Niech będzie dowodem mojej siły i odwagi. Wypełniłaś część proroctwa. Jeśli wypełnisz także resztę, uznamy cię za ukoicielkę wody. Oto dowód mojej misji. Magiczny talizman ze znakiem równowagi. To symbol, że jestem 13 strażnikiem równowagi. Wypełniłaś część proroctwa. Jeśli wypełnisz także resztę, uznamy cię za ukoicielkę wody. Możemy przez chwilę porozmawiać? Tak, zbieraczko, możemy. Możesz jeszcze raz powtórzyć, gdzie leży wrak mojego statku. Dziękuję, że poświęciłaś mi swój czas. Dziękuję, że poświęciłaś mi swój czas. Mój czas jest twoim czasem, zbieraczko. No dobra, ale co w takim razie mielibyśmy jej jeszcze pokazać? Monetę? Mamy przecież talizman równowagi. Chyba że w tej grocie muszę go użyć. Kryształy na ołtarzu oświetlają całą grotę. A, właśnie, na tym symbolu. Małe wgłębienie, w którym znajduje się coś, co wygląda jak odłamek kamienia. To kawałek kamiennego dysku! Nie, zaraz, to tylko część tego kawałka. Wygląda na to, że ktoś podzielił kamień na dwie części. Dziwne. Okej. Kamień Syrenów. Mamy kamień Ludubanda. Kamień Syrenów jest podzielony na dwie części. Podejrzewam, że Syren posiada drugą część tego kamienia i za chwilę połączy się w całość. Dzięki temu udowodnimy, że jesteśmy ukoicielką wody. Zabrałam od was rzecz,
którą od wielu pokoleń trzymałyście w ukryciu. To część dysku, który przywróci równowagę i uratuje bliźniacze światy przed chaosem. Udało ci się wypełnić wszystkie proroctwa oprócz jednego. Może faktycznie jesteś ukoicielką wody? Nie sądziłyśmy, że ona pojawi się za naszego życia. Dobrze, ale potem zabierzesz mnie do waszego śpiącego boga? Jest jeszcze jedno proroctwo, które musisz wypełnić. Jeszcze jedno? Ekstra. Zawsze coś jeszcze zostaje do zrobienia. To jest najlepsze we wszystkich proroctwach. Musisz zjednoczyć nasz lud. Ale przecież powiedziałaś, że nie jesteście rozdzieleni. Że pośród Maeru nie ma żadnego rozłamu. Ukoicielka wody przyjdzie, żeby znowu zjednoczyć nasz lud i żeby nas ocalić. To się jeszcze nie wypełniło. To zadanie stoi przed tobą. Okej. No i w jaki sposób ja miałbym to zrobić? Myślę, że teraz wiem, co oznacza proroctwo mówiące o tym, że wasz lud zostanie znowu zjednoczony. Plemiona Maerum żyją ze sobą w pokoju, prawda? Ale nie żyjecie w pokoju z Alatienami, ze skrzydlatymi demonami. To nasi wrogowie. Może teraz są waszymi wrogami, ale nie zawsze tak było. Mówią o tym płaskorzeźby ze świątyni w grocie. Co chcesz przez to powiedzieć? Kiedyś, dawno temu, Maerum i Alatienowie stanowili jeden lud. Co? To herezja! Mówię tylko to, co widziałam w waszej świątyni. To było bardzo dawno temu, a potem wasz gatunek rozdzielił się na dwa. Jeden z nich znalazł schronienie w morzu, a drugi pośród wiatrów. Ale zarówno Maerum, jak i Alatienowie z różnych powodów byli od siebie zależni. Jednym z tych powodów był Tanien, który występował w dużych ilościach tam, gdzie oba ludy żyły blisko siebie. Wygląda na to, że przez długi czas żyliście w pokoju, ale potem coś się wydarzyło. Coś, co spowodowało wybuch wojny. Alatienowie i Maerum oddalili się od siebie. Od tego czasu zbieranie Tanien jest dla was coraz trudniejsze. Myślę, że jedynym sposobem, żeby uratować Maerum i pewnie Alatienów też od powolnej śmierci, jest pogodzenie was, powołując się na waszych wspólnych przodków. Jakże mamy ci wierzyć, ukoicielko wody? To, co mówisz, jest zbyt niewiarygodne, a konsekwencje tego byłyby niesłychanie poważne. Jeśli mi nie wierzysz, to zobacz, co znajduje się na ścianach świątyni. Na nich zapisana jest cała historia waszego ludu. Ale co powiedzą inni Maerum? Co sobie pomyślą, kiedy im powiemy, że skrzydlate demony są naszymi siostrami i braćmi? Jesteś ich królową, więc na pewno uda ci się ich przekonać, żeby przyjęli swoje dziedzictwo. Alatieni także muszą to zrozumieć. Im też nie przyjdzie to łatwo. Zatem musisz do nich iść i dowiedzieć się, czy nasza świątynia mówi prawdę i czy będą z nami chcieli rozmawiać, jak cywilizowane stworzenia. Chyba masz rację. Bez względu na to, czy jestem ukoicielką wody, czy nie. Jeśli nie pogodzę waszych ludów, w końcu wyginiecie. Popłyniemy z tobą do brzegów najbliższej wyspy, na której znajduje się ich osiedle, a potem będziemy czekać na wiadomość od ciebie. Czy to znaczy, że mi wierzysz? Jesteś ukoicielką wody. Jesteś spełnieniem naszych proroctw. Będziemy postępowali według twoich wskazówek i wypełnimy swoje przeznaczenie. Jeden z moich poddanych zaprowadzi cię na Alezję. Kiedy już tam będziesz, odnajdziesz Alatienów i porozmawiasz z ich przywódcami. Jeśli zgodzą się z nami porozmawiać, to spotkamy się w miejscu, które wskażesz. Obiecuję, że zrobię to w mojej mocy. Do widzenia. Bezpiecznej podróży, ukoicielko wody. Zatrzymamy kawałek dysku, który znalazłaś w świątyni. Jeśli skrzydlate demony, Alatieni, zgodzą się z nami spotkać, przyniesiemy go ze sobą. No dobra. Mamy kolejny rozdział. Rozdział 8. Ponowne zjednoczenie. O, i trafiliśmy na wyspę. Mamy też nowy wpis w pamiętniku.
Jestem ukoicielką wody. To dziwne uczucie być kimś tak zwykłym, a jednak tak ważnym. Tak wielu czeka na mnie albo na kogoś takiego jak ja, żeby wlać im w serca nadzieję. To zadziwiające. A co jeszcze bardziej zadziwiające, całkiem dobrze sobie z tym radzę. Ciągle nie mogę tego wszystkiego zaakceptować, ale coraz bardziej zaczyna mi się podobać myśl o tym, że nie jestem jakąś tam małą cząstką kurzu w nieskończoności kosmosu, ale kimś obdarzonym misją. Kimś, kto ma jakieś przeznaczenie. Teraz muszę odnaleźć Alatienów i zjednoczyć ich z ludem Maerum, żeby oba ludy mogły znowu żyć i rozwijać się w pokoju. Kiedy już to zrobię, muszę się zorientować, co wiedzą Alatieni, a potem złożyć wizytę śpiącemu bogu Maerum. Liczę na to, że ten gość jest jednym ze smoków. Jeśli nie, to nie mam pojęcia, co dalej. Moi drodzy, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. I chyba pojawiła się kolejna notatka. Sobota, wcześnie rano. Gdybym była teraz w domu, spałabym sobie w łóżku, wiedząc o tym, że jest sobota, że nigdzie nie muszę iść, że przez cały dzień mogę się obijać. Może iść do kawiarni, a potem do parku. Wczoraj minął tydzień, od kiedy to wszystko się zaczęło. Tydzień pełen tajemnic, niebezpieczeństw, dziwnych odkryć dotyczących natury kosmosu. A ja ciągle jestem przy zdrowych zmysłach, przynajmniej tyle dobrego. Teraz wiem, że gdzieś na Alai znajduje się wioska Alatienów. Tylko gdzie? Jak się tam dostać? Jeśli Maerum i Alatieni kiedyś żyli blisko siebie, to wioska powinna być gdzieś niedaleko morza. Może gdzieś zaraz za rogiem. I tym oto akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!